Siemanko drodzy widzowie, dziś kolejny odcinek serii Google Maps, gdzie odnajdujemy wardzicików skoszkot grasujących po naszym świecie. Każdy czwartek nowy odcinek z tej serii. Jak długo seria? Nie wiem! Dzięki CSGO nowe za podesłane linki, jego IG poniżej w opisie. Jeśli wy również macie jakieś śmiechowe miejsca z map, to śmiało wysyłajcie na mojego IG. Już. Oczywiście supi like, mile widziane. A teraz nie przedłużając, lecimy dalej! Dobra, mamy coś. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w jakimś parku, tak mi się wydaje. Skot, nie wiem czy znacie tego pana, ale jest w serialu Top Gear, który często oglądałem. Za nastolatka on, bo teraz już tym kurde starym panem, który ma 25 lat, czajcie ćwierć wieku, skot! Ale by the way, Stick, spoko serial Top Gear. Oczywiście, gdy tylko był Richard Hammond, Jeremy Clarkson i James May. Dobra, jesteśmy na jakiejś ulicy. Co tu mamy odnaleźć? Okej. Tu, drodzy państwo, mamy pierwsze zdjęcia z posiadłości Elona Muska. Jego pierwsza rakieta to jest jego pierwszy prototyp, a to jest jego grill. Nikt w niego nie wierzył, ale on wierzył w samego siebie i wierzył w własną ideę. Tu wielki szacun, Elon. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się na zakręcie, co z nami będzie. O, siema! No proszę, no proszę, proszę, proszę. Cóż to za radość, cóż to za piękny obrazek. Wszyscy razem ludzie, policja, ludzie z ulicy. A, bo tu jakiś nagry... Aha! To jest jakiś ten... To są youtuberzy, to jestem ja! O! To mu kolano uwaliło, ty. Albo znalazł sposób na schudnięcie błyskawiczne. Okej, znajdujemy się w Pier... A, to nie. Little Hampton, Anglia. Co tu? Jak on tam wylosł? Pipek, złaś! Tą sprawą musi się zająć prawdziwy detektyw. Cofnijmy się troszeczkę, znając, że w Anglii poruszamy się lewą stroną, tył jest tutaj. Albo i nie. Zobaczymy. Coś się zlagowało. Halo? O, on tam dalej jest. Czy my właśnie padliśmy ofiarą żartu? A nie, to jest prawdziwy pies. Jest to prawdziwy. On miał wcześniej otwartą szczękę, nie? Chyba ma otwartą teraz. Chyba jest żywy. Jeszcze trochę z daleka. Może go nie będzie wtedy. Czy to jest znęcanie się nad zwierzętami? Nie, on tam dalej stoi. Coś jest nie tak. No nie, on tu dalej jest. Kurde! Czyż jak idiota teraz? Czy on jest sztuczny? Wyście mnie sprankowali. CSGO nowe, ty mnie sprankowałeś? A może właśnie o to chodziło, żebym po prostu popatrzył, jaka fajna ozdoba. Ty kurde, to jest chyba ozdoba. Idiota. Ja się ścielę, zdejmuję ten płaszcz. Koniec. Zobaczmy, co tutaj mamy. Znajduję się w Polsce tym razem. Jak miło, nasz kraj. Piękny. Ja tu krzywo zaparkował. Ale nie, kochani, tak nie parkujcie. No nawet gdy na szybko parkujecie, nie parkujcie tak, bo to jest zło. Zło! Muszę się napić teraz miętki, bo jestem zdenerwowany. Co tam? To jest moja polowa, to jest moja polowa. Czarna bestia. Ale, no o co tu chodzi? Powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Ja? Ale Kuba! To był Kuba, na który posiada TikToka, na którego gorąco zapraszam, ma śmieszne TikToczki i też jest niezłym wariacikiem. No trudno, no. Słuchajcie, świat cię czasem gliczuje, nie? Bo jak już wspominałem, żyjemy w Matrixie. Wow, po prostu nie zauważyłem tego. Ja pierdzielę. Ale ładny wystrój, no nie? Ładnie to wygląda. What the fuck, man? Budka od Shreka. Gdzie w ogóle się znajdujemy? Kainu! Ja myślałem, że to są... Ja pierdziele! Ale schiza! To są oczywiście jakby strachy na wróble, znaczy strachy na wróble, to są takie kurde pateki z perukami i ubraniami, ale... Ale to wygląda creepy, nie? To wygląda jak banda innych z Gry o Tron. No ale pimpek, fajnie! Puść mnie, puść mnie! Zadupczyj! Puść mnie, puść mnie! No i to tyle, koniec. Brawo! Wow! Marek, ty jak czasem opowiesz jakąś historię, to po prostu bomba. O, odbicie w tle. Wiemy już teraz, jak wygląda przód samochodu naszej... Co tu się dzieje? The fuck, man? Ale nie, no halo, halo. Ja mam nadzieję, że to jest bal przebrańców. Ale myślę, że skoro tu mamy do czynienia z jakimś napadem, potrzebny jest detektyw. Dobrze. Znajdujemy się na ulicy Sztokholmu. Zobaczmy. Tutaj stoją cały czas. Bez ruchu.
Czy oni bawią się w ciuciu babkę? Widać, że nie zależy im na ucieczce. Chyba, że Google Street View, gościu z Google Maps współpracuje z nimi. A oni czekają na transport. To chyba... Zobaczcie, jak myślicie, dlaczego nie ma kolejnej strzałki tutaj do przodu? Bo on pakował zwłoki. I co? Musieli jechać tędy. Jadą tutaj. Zobaczcie, oni biegną już bez trupa. Tak, myślicie? Gdzie jest trup? No właśnie, Google Street ma. Faktycznie, on nim zjechał, by mogli zapakować trupa. Zobaczcie, a oni tu mają kamerę. To był napad. A tu z egzakiem już zgubili świat. Marsala Lombardia. Dobra, mamy tu śmieci. Co my tu mamy? Mamy tutaj słodką panią i pana chyba prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. A czy to jest papa z... Smurf ze spluwą, ale ma gnata. Ale zobaczcie, patrzcie, tutaj jeden taki słodki, miły, normalny. Mhm. A co tu pisze? Co tu jest napisane? Przepraszam, poprawna polszczyzna, nauka u pana Marka. Cemune de Marsallo con cassone. Czyli nie parkuj, bo to jest brama wjazdowa. Tak się domyślam. Dobra, Holandia Południowa. Znowu znajdujemy się w Holandii. Ta Holandia troszeczkę taka... Kwiaty, stołki. To by tu mogło mnie zaciekawić, co tam jakieś śmieci. Co to jest? A gdzie ty mały? Zeszarły go? A więc tak naprawdę Park Jurajski powstał w Holandii. Ciekawe. Dobra, mamy tu tak, rowerki. I znowu Holandia. Cóż za... No niesamowite, no tej Holandii się mnóstwo rzeczy dzieje. Mamy rowery, mamy tramwaje, mamy samochody. Wow, trzy możliwości poruszania się po ulicy. What the... Co jest? Albo się znowu zgliczowało, bo znowu jesteśmy, tak jak mówiłem, w Matrixie. Albo tutaj były kręcone sceny do za szybkich, za wściekłych. No i po prostu zostawili BMW. Okidoki. BMW 1. Gdzie się znowu znajdziemy? O, tym razem Oxford, Anglia. Dobra. Co jest? Ale nie, już poważnie, nie, kurde. To tylko przekonuje mnie do tego, że faktycznie znajdujemy się w Matrixie, albo po prostu w jakimś... w jakiejś wirtualnej przestrzeni, gdzie steruje nami po prostu kosmici. Albo sam Jesus na górze napiernicza w Simsy. Kto wie? Kto wie? Kto wie? Ale tak szczerze, to w sumie po co to jest? Kurczę, bo nie wiem, czy to ma być w celach urozmaicenia wyglądu tej ulicy, czy o co tu chodzi, bo zobaczcie, to jest styl taki typowo brytyjski, tak mi się wydaje. Tu po prostu ryba w dachu. Albo może samolot, wiecie, spuścił i to spadło tak na dach. Czajcie sobie po prostu... Jecie, kurde, śniadanko, nie? Tu tak... Ryba spada. Dobra, Sabritas. Nieźle. Gdzie jesteśmy? Sonora Turitanci. Ale już wiem, co tu się święci. Kogo my tu mamy? Pan przebieraniec. Co on robi? Czy on straszy dzieci? Zobaczmy, może to przeanalizujemy znowu. A nie, to co jest grane? Wiedział, czy Google Street View tam będzie, czy on po prostu... Czy to są... Wiecie co? Nie wiem, czy kurczę, u was też były takie... U nas, jak było jakieś wesele, to przebierało się za takie śmieszne postacie. Stawało się na drodze najczęściej z wyjazdu od panny młodej i zatrzymywało się samochody. Albo jeszcze też po prostu po mszy. Stawało się przy wyjeździe z kościoła. No i wiadomo, stoisz i... Kasujesz. Przejazd, wuda. Przejazd, hajs. Tak to wyglądało. I tak się, kurde, zarabiało. Taka tradycja u nas na Śląsku. Nie wiem, czy u kogoś innego też się takie coś praktykuje, ale trochę fanu. Trochę takie dziwne, bo wiadomo, trzeba więcej... Pana młoda musi więcej przygotować rzeczy, no ale... Gdzie jesteśmy? Karolina Południowa. Fajnie. No proszę, proszę, proszę. I kolejny raz widzimy UFO. UFO, welcome. Oni tu mają statek. A wiecie, co z tym statkiem możemy zrobić? Odlecieć. Tak jak w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Elo.